witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i wiem, że to nie jest sen tropiciela i bliskość ostatecznego bossa, no ale broń Gerama jest za 60 tysięcy, musiałem je sobie uzbierać. No jedna taka podróż wystarczyła, tylko odpowiednie runy wrzucone oczywiście, te potęgujące zdobywane tętnienia od przeciwników, no i proszę bardzo, jeden taki trip. No i proszę bardzo, 60 ile? 4 tysiące na koncie. Od zera, bo oczywiście reszta tętnień zostawiona w pomieszczeniu z białymi kwiatami. Też w pomieszczeniu? Nie, no tam ścian nie było, raczej to nie jest pomieszczenie. Obszar, lepsze słowo w tym momencie. A, i też jedna ciekawa rzecz, jaką zauważyłem. Widzicie tą panią na dole? No musicie ją widzieć, teraz tam sobie, tam się przechadza. Zapamiętajcie miejsce, w którym jest, uwaga. Tup, 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 tup. Patrzcie, patrzcie, żeby nie było, tutaj jest, jest bardzo blisko, prawda? Bam, i znika. Stąd ją nie można zobaczyć po prostu. Op, i już jej nie ma znowu. Kurde, nie wiem dlaczego. Ale, no tak się dzieje. Taki szczególik, który udało mi się zauważyć podczas wielu podróży w tej tutaj w tej lokacji. Dobra, no to kosa Gerama, Germana. Ej, właśnie, bo może Geram był Germanem tak naprawdę. To byłby niezły twist. A Piechol jest Słowianem. Z plemienia Słowian. Nie, dobra. Broń. Ostrze pogrzebowe, tak to się zwie. Zdradliwa broń dzierżona przez Germana, pierwszego tropiciela. Majstersztyk, który dał początek całemu arsenałowi broni wytwarzanemu w kuźni. Ostrze wykuto z syderytu, który ponoć spadł z niebios, tak samo jak sztylety, które mam. German uważał łowy za pieśń pogrzebową i chciał jedynie, aby jego zwierzyna mogła spocząć w pokoju i nigdy więcej nie obudzić się w przerażającym koszmarze. Tak, kupmy oczywiście. Esencja tropiciela. Kurde, złote trofeum. A, czyli pewnie takie trofeum uzyskują ci, którzy mieli podstawowe zakończenie. To nieprawdziwe. Ale dobra, wachlarz ciosów tego sprzętu. Okej, okay, dobra, takie niby ostrze. No jak German. Okej, okay, mocne to takie pionowe. A ładowane mocne. Już horyzontalne. Okej, okay, dobra. Tutaj pochodnia oczywiście, ale zmieńmy na wersję drugą. No, kosy zazwyczaj w Dark Souls były dobre. Ej, to było nawet niezłe, dobra, pojedyncze. Aha, takie. No tu mamy po prostu wbicie i stępienie ostrza. No ale można poprawiać do woli. Dobra, a jakieś kombinacje? No dobra, to było mega trudno słabe. No to już lepiej, lepiej. Jeszcze wplotłem w to pochodnie. Ale niepotrzebnie zupełnie. Nie, spoko broń, ale... Z racji tego, że jest nieulepszona to święte ostrze Ludwiga jako broń zastępcza. Ale oczywiście podstawowa broń od początku gry do samego końca. Halabarda. No sorry, mogli nie dawać tak dobrej broni na samym początku, to może bym później zmienił. Ale okej, okay, 20 fiolek, pusta skorupa widziadła przygotowana. A właśnie, runy zmienić na te właściwe, kochani, na te właściwe. No bo większa ilość tętniej mi teraz nie przyda się tak bardzo jak obniżenie wszelkich obrażeń o 4%. Plus jeszcze, no nie wiem, może większą ilość fiolek wezmę. Więc tak, tutaj wszystkie odporności plus... Może dodatkowo kondycja, albo zdrowie, ale tylko 5%, mało. Może 4 fiolki więcej. Ej, tak zróbmy. Dobra, no to wyciągnijmy jeszcze ze składziku tylko. Ale moment, czy na pewno dobry zestaw mam włączony? Kondycja 15%, 4 fiolki i obniżenie wszelkich obrażeń 4%. Dobrze. Aha, 5 w składziku tylko. No dobra. To nie chcę nic mówić, ale to się musi udać już za pierwszym razem. Za pierwszym w tym odcinku oczywiście, bo pierwszy był w poprzednim. No nie poszło aż tak źle, ale mogło być lepiej. No jak widzicie, papier pioruna już mam przygotowany. Nawet go sobie użyję. Może właśnie na to jest słaby. Albo tam właśnie słaba, bo to obecność księżycowa tylko. Oj kurde, chyba tak! Oj, nie, 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 no nie tak, Piechol, nie w takim stylu, no nie, no...
To jest przesady, dobra, użyjmy pierwszej. Oj, to działa. I bardzo dobrze działa. Dobra, bardziej jednak te uniki niż takie, kurde. No i pięknie. Ale zmarnowałem tylko jedną fiolkę i jeden papier, nic się nie stało. Jeho, nic się nie stało. Ej, ale chyba bardzo dobrze, że mam ten papier pioruna. Nie, serio. Aha, nie podniosłem tętnień. Co miałem, przypadło? Jakieś 50 tysięcy. No, mówi się trudno. Dobra, jedziemy. Obecność księżyca. No to, no kurde, samo wbiegnięcie starczy. Oj nie. O, to był mocny cios. Dobra, moje są zdecydowanie słabsze. No, wo. I ja nie wierzę, nie? Ej, to będzie ciężka walka. Ale nie zużyłem żadnej fiolki, to jest plus. Tylko jedno mnie boli, że ten papier mi cały czas umyka gdzieś. A drogi jest, z tego co widziałem, bardzo drogi. Może warto kupić za wgląd teraz. No wiedzy szaleńca mam trochę. Dobra, zróbmy to. Trzeba poczynić stosowne przygotowania, choć bardziej by mi się przydały fiolki. Bo coś mi się nie wydaje, żeby za pierwszym razem mi się udało tutaj. Albo... kościany miecz szamana. Nie no, nie będę testował nowych rzeczy na sam koniec. No co to nie. Więc kupmy tylko papier. Może tak. Z 5 sztuk. Jakby co, niech się uzupełnia, a tymczasem... wiedza szaleńca. Skorzystajmy może z jednej tej i trzech mniejszych. No halo, tutaj, dobra. No czemu nie czterech? No bo 99 to jest max. Teraz już to wiem, pamiętam. Zakonotowałem to sobie, już nie popełnię tego samego błędu. Żadna wiedza szaleńca się już nie zmarnuje. No to okej, papier pioruna. I teraz serio, utrzymuję dystans. Taki zdrowy dystans. Bo to już był chyba atak. Teraz zwykła szarża do przodu. Okej, atakuję ogonkami na dłuższym dystansie. Okej, ogonki ma długie bardzo. Taki z wyskoku też ma. No kurde! No daj spokój! Dobra, co z tego, że wziąłem tą fiolkę? A, i nawet odwracając się jeszcze ma atak, no super. Oj, zbyt łapczywie, piechol, zbyt łapczywie, kurde! Oj, błąd, ale... nie wykorzystała go! Ale dobra, sorry, to już weszło, jak masło. Oj, tak samo jak moje cięcie teraz, okej, chodź, zapraszam. No nie ogonem, kurde. Dobra, kit, użyję drugiego papieru. A, miało być pod ręką, no kurde! Dobra, jeszcze jedna. Trudno. Choć teraz serio już muszę bardziej oszczędzać. To jest ostatni zapas fiolek. No nie, po prostu kurde, nie, ja się nie zgadzam, żeby to miało mi tak kiepsko pójść, no. I dużym. Tak jest. No, czy opłacało się przyjąć cios na klatę za to? Chyba nie. Shit, co to było? I czemu takie kuku? Ej, dobra, czemu stoi w miejscu? Chyba chciałeś zapytać. Dobra, nie wiem co zrobiła, ale lutujmy na potęgę. Okej, coś mi się tam zmniejszyło w statusie, widzę. No nie, po mnie! Nie wierzę, żyję. No, nie mogę fiolek! Nie mogę fiolek używać! O to chodziło! A no tak! No i przerąbane, kochani, przerąbane! Pytanie, jak długo? W ogóle? Chyba w ogóle. No to nieźle. Teraz mam nadzieję, to... jest! Zniknął status, kurde! No, jeszcze jedną. No i pięknie. Oj, mniej zabiera.
bez papieru. Trzeba go sobie wrzucić szybko. Ale uciekaj, 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 uciekaj. No kurde, uciekaj, powiedziałem! O ja, nie, 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 no jest dobrze, to mogłoby się udać, serio. Oj, teraz ma przestój, szybciej, szybciej, piechot. Na potęgę! Na potęgę! No i wyciągnij z jej serce, tak jest! Koniec? No! Koszmar zgładzony. W przypadku mamki dziecka, czyli tam Mergo bodajże, no, był ten sam napis. Dwa koszmary udało mi się pokonać. Dobra, co teraz? Właśnie, lalko ze sobą. Przynajmniej twój dom nie płonie. Możesz się schronić. No nie, nie mów, że to przyjmiesz. My baby! Ale faktycznie ma palce jak marionetka. Jak tylko tyle? No, no. Myślałem, że jakieś dziękuję, coś. Ale słyszeliście ten prąd? To jeszcze z mojej broni. Początek dzieciństwa. Hidetaka Miyazaki. Tak, o nim wspominałem w pierwszych odcinkach. No, dyrektor. Ale dobra, kochani, no tak się kończy Bloodborne, tak jak wspomniałem wcześniej. Jeżeli pojawią się jakieś dodatki, z przyjemnością po nie sięgnę, jeżeli aktualnie będę przy kasie. No, bo kanał się rozrośnie do tak niebotycznych rozmiarów, że dostanę po prostu kody w gratisie do przetestowania. Takie, powiedzmy, recenzenckie. Ale nie, raczej to się nie wydarzy. Nie macie raczej co na to liczyć. Ale w każdym razie, ja dziękuję wam wielce za oglądanie tej serii. No wiem, że nie była tak często i popularnie oglądana jak GTA Online, czy chociażby Rogue Legacy, o dziwo. Ale mam nadzieję, że tym z was, którzy oglądali, sprawiło to, że po prostu miło spędził czas i mógł się zaznajomić z tą jakże epicką i wybitną produkcją. No, najlepsza gra na PlayStation 4 póki co, moim zdaniem, ale już dzisiaj powinien zagościć w nośniku, w napędzie konsoli Wiedźmin 3. Więc ta sytuacja może się bardzo szybko zmienić. Dobra, oczywiście zostawię was do końca kredytów. Bo może być jakaś scenka, no ale jeżeli jej nie będzie, to w tym miejscu się z wami pożegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia przy okazji kolejnej serii. Pozdro, cześć, hej!